No elo, a nie, czekaj. Okej, moi drodzy, a więc witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a zarazem w pierwszym odcinku z GTA Online. Tak testowo robię ten odcinek, bo jakby takim planem na ten kanał moim jest to, że po prostu będę nagrywał to, w co mi się dobrze gra. To ostatnio, znaczy ostatnio, no generalnie dobrze mi się gra w GTA, a że nie mam za bardzo pomysłu, co mógłbym pograć i w sumie to nie mam pomysłu, no... Na nic, to dzisiaj będziemy sobie grali i tak jak pewnie już poprzeczytaliście po tytule, to dzisiaj będą sobie wyścigi, losowe wyścigi, a konkretnie to wyścigi z telefonu. Na samym wstępie jeszcze tylko, możecie wbijać na mojego Instagrama, co jakiś czas wrzucam tam jakieś takie całkiem, wydaje mi się, że fajne, takie wiecie, no... zdjęcia, nie? Bo to na Instagramie to się zdjęcia wrzuca przecież. Także jeżeli chcecie, to możecie sobie wbijać na mojego Instagrama, link w opisie jest i tam, no mówię, no czasem coś fajnego się pojawia. Ostatnio zacząłem w miarę, w sensie wrzucam po prostu wtedy, kiedy mam coś wrzucić, a ostatnio miałem co wrzucić. A co, to sobie zobaczcie, to wam nie będę spoilerował chyba, nie? Dobra, to robimy tak, szybka akcja i seria wyścigów, seria walk, nie no, jakbym bardziej chciał, czekaj. Napad... O, wyścig. Nie samotnie. A, bo ja muszę na online sesję wejść. Dobra, to chwila. Nie wiem, czy też jesteście graczami GTA Online, ale jeżeli oglądacie ten film, to zgaduję, że raczej tak. Też robicie to... krótkie wczytywanie się online'a, nie? No, fajne jest. No dobra, tak wam w ogóle na samym początku powiem, że generalnie jak co to śmiesznie będzie, bo ja to za dobrym rajderem w tą grę to ja nie jestem, ale jakby hej, kontencik, dobra, to losowa akcja może nie, ale ten wyścig, nie? Co to ja chciałem sobie, o wyścig, czemu samotnie? No dobra, ale to ja, nie, szukanie akcji, czemu samotnie? Co chodziło, że samotnie? Dobra, nieważne, to ten... Jak wam się w ogóle podoba mój toreador? Świetny, ładny jest, podoba mi się, ładne autko tak w ogóle, w sensie z tej nowej aktualizacji to chyba najładniejszy z tych wszystkich, na szczęście, niestety drogie, bo 4 miliony kosztuje, a jakby tutaj widzicie też, o, albo jednak nie widzicie, bo właśnie wczytała się sesja, to może zaraz zobaczycie. Dobra, lecimy, o goddammit. No to mamy wyścig terenowy. Będzie śmiesznie, dobra. Moje Camacho, bardzo ładne Camacho, lubię Camacho. Jestem gotowy, nie będę stawiał na siebie, bo ten jakby... Lepiej nie. O, będzie śmiesznie będzie. Zobaczycie, jak bardzo mi nie będzie szło. Hej! Kurde, terenowych wyścigów za bardzo nie lubię, bo terenowe wyścigi są takie sobie, one są takie, takie nijakie, w sensie nie lubię. Ciężkie są, bo się łatwo można wywalić. O, tam ktoś na motorze jedzie. Kurde, to mogłoby się nie głupie wziąć motor. Dobra, trudno. Lecimy. Jak wam w ogóle na początku na samym... O kurde! Na samym początku wam tylko powiem, że generalnie, to taka ciekawostka, to seria z GTA Online miała w ogóle pojawić się na samym początku na moim kanale i też był wyścig i też był... O Jezu, terenowy. Może kiedyś wam ten film pokażę. Tylko, że on jest niepubliczny, bo nagrał się ten film, tylko że wideo, które nagrywałem, było strasznie pocięte, ponieważ jeszcze miałem problem z ustawieniem OBS-a, już teraz to ogarnąłem i działa chyba, przynajmniej na podglądzie. Mam nadzieję, że ten film nie będzie do wyrzucenia i go widzicie właśnie na YouTubie i zdobywa miliony wyświetleń. ale no tak, mówię wam, może kiedyś ten film pokażę, to sobie zobaczycie, o czym ja mówię. Ha, wypadaj gościu, lecę ja nie, kurde, drugi jestem. A! Niedobrze! Jak on tak szybko tam pojechał? Może dlatego, że się nie wywalił, jak wszyscy. No i super. Dobra, dawaj, jedź tym Camacho. Na 4 na 4, dawaj! Camacho jest w ogóle chyba najszybszym terenowym, chyba? Nie jestem pewien. O Jezus Maria, ale jest ciasno. Ale dziwnie się jeździ tym Camacho tak szybko. Tu tędy to tak zawsze w miarę sobie powoli jeżdża, to te... O, tu jest tak ciężko. O, właśnie tu tak pod... Wiedziałem o tym, czemu w to wjechałem. Ała. Uwaga! Ała. Czekaj, no, no nie. Dobra, F. Oj, dobra, no to tak może trzecie miejsce będę miał, nie wiem, mam taką nadzieję. Dawaj, wczytuj szybciej, o nie, czwarty jestem. Niedobrze, ale to może go prześcignę, bo tym Monster Truckiem, co sobie pojechał, to beka z niego w sumie. Bo ten Monster Truck to wolny jest trochę. Czy my tam podjeżdżamy do góry? Nie, nie znam w ogóle tego wyścigu, autentycznie. Czekaj, gdzieś mi tu... A, dobra. Zwolniłem mocno, ajajajajaj, ale nie chciałem się wywalić. Może pojadę to bardziej tak... Nie na VMAX... Jezus Maria, dobra.
Nie na FOMAX, a raczej może tak, żeby to dobrze po prostu wykręcać i tak dalej, nie? Nie wiem. Chociaż aktualnie to mi to bardzo nie idzie, ale okej. Tu do góry, o ja pierniczy. Dobrze, że Camacho szybkie jest. To Camacho to problemu żadnego nie ma. Ten Monster tak ma jeszcze mniejszy problem z podjazdem do góry tak właściwie. Ale Camacho ma tą tendencję, że generalnie jest szybszy. Monster tak po prostu podjeżdża pod każdą pionową ścianę. O, sorry. Dobra, o nie, drzewo! Ajajajajajaj. Dobra, nie jest źle, nie jest, mam tendencję do mówienia dobre jak się... Aaaa! O nie, czekaj, nie tak, źle, oj. Okej. No. Jak co, to ta seria nie jest taka jakaś taka, że ona na pewno będzie cały czas się pojawiała, to tak testowo wrzucam, tylko jestem po prostu jak to się obejrzy na moim kanale i tak dalej, czy wam się spodoba. Piszcie w komentarzach w ogóle, czy chcecie więcej odcinków, czy nie chcecie więcej odcinków. Jakby to nie zawsze muszą być wyścigi, nie? To jakby wyścig po prostu było mi na łatwiej zagrać, poza tym miałem ochotę trochę. Bo to jest ciekawsze. Poza tym to jest bardziej energiczna gra od Minecrafta na przykład, który już zaczyna być nudny na moim kanale. Tym bardziej w momencie, w którym zapętlam się na jednym temacie i mówię o nim przez cały 40-minutowy materiał. 40 minut filmu. Boże, muszę robić krótsze te odcinki. Obiecuję, że ten odcinek jest krótszy. To nie wiem w sumie, czy obiecuję. Mam nadzieję. Zresztą sami to widzicie. Możecie sobie kliknąć w timeline i zobaczyć, jaki on jest krótszy. Jest czy nie jest. Kurde, a bo na tym motorze jedzie. I on będzie szybszy, kurczę, jedź! Nitro! Dobra. Camacho najlepsze, Camacho z DLC chyba Diamond Casino weszło. I jest kozackie, to on jedzie chyba tą. Karakara to chyba była, z tego co pamiętam, ale nie jestem pewien. Ten gościu na tym motorze się wywalił. Jesteśmy pierwsi, niemożliwe, jak ja wygram pierwszy wyścig na odcinku, to będzie bombastycznie, co? Jezu! Tak, proszę. Proszę, 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 a! Jej! Jest, jak ja rzadko wygrywam wyścigi w GTA, to jest niemożliwe. Tak swoją drogą, to jakby mam taką ochotę sobie próbować bardziej pomontować ten film, także możliwe, że jest taka krótka przerwa też znowu na kanale, w sensie taka dwudniowa może. Tak przynajmniej planuję, bo już dzisiaj filmu nie ma, jak to nagrywam i jutro chyba też nie będzie, bo nie zdążę tego nagrać. W ogóle jestem w sympatykach łysego w GTA, bo sobie to przełączyłem przed odcinkiem, zapomniałem o tym, bo się bawiłem. Trudno. Dawaj losową, będzie śmiesznie. O, jednak nie, no dobra. To ten kaskaderski dopalacz, no to będzie ciekawie przynajmniej. Dobra, to tak, ty... Czy ja jestem hostem? Dobra, będzie śmiesznie, dobra. Weźmy sobie... Co jest szybkie? Z tych wszystkich? Akuma Bati chyba będzie najszybszy, najfajniejszy. Hej, ciekawy jestem, jaka jest miniaturka na tym filmie, nie wiem. Dobra, od razu wam mówię, że najprawdopodobniej w wyścigu na motocyklach pewnie nie wygram, bo nie umiem jeździć motocyklami w tej grze, autentycznie. A jeżeli wygram, to będę, nie wiem, w siódmym niebie chyba dzisiaj po prostu. Dobra, lecimy. Udało mi się przynajmniej wystartować dobrze. Pyk, tylne koło, jesteśmy szybsi od Bati. Bati to jest najszybszy motocykl w GTA chyba. Co mnie spycha? Aż halo! Dobra, pyk! Dobra. O nie, 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 dobra, nie, 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 Infinity Fly tutaj nie jest najlepszym pomysłem. Okej. Pyk, o Jezu, ojej, wow! Okej, jeszcze jadę, jeszcze nikt mnie nie zrzucił. O Boże Święty, ale tu jest ciasno. Ajajajajaj, boję się tutaj jechać. Dobra, ale idzie całkiem nieźle. Shift, coś tam może da. Okej. Cyk, w dół, lecimy. I kontrol. O Jezus Maria. Kontrol. Szybszy motocykl. O Jezu, nie. Czekaj, dolecę? Dobra, nie, to nie wyjdzie. O nie, dobra, trudno. Wyleciałem. Trudno, będę ostatni. Ale to i tak fajny wyścig. Infinity Fly. Ale myślę, że jeszcze wrócę do tego punktu. To miałbym jeszcze jakieś szanse. Kurde, nie, nie wyleci, halo, nie drugi raz. Dobra, mniej kontrola troszeczkę. Chociaż może... Czekaj, odwróć mi się, dobrze. Okej. Kurde, pierwszy jechałem, tak ładnie było, no ale się wywaliłem jak ja. W sumie nic nowego, że ja się wywalam w wyścigach GTA, to tak zawsze się kończy. Ja na motorze po prostu zawsze się głupio wywalę i jest koniec. Ale gościu jakiś wolny motor chyba wziął, albo nie wiem co, że tak wolno jedzie. No przynajmniej ostatni nie będę, dobra.
Jest ktoś gorszy ode mnie, niemożliwe. Dobra, lecimy. Nie wiem, nie idzie mi tak bardzo tragicznie, no tylko zepsułem tam na początku, nie? Ajajajaja, może jeszcze ich tam gdzieś dogonię, albo może ktoś jeszcze w międzyczasie wyjdzie z tego wyścigu. Nie, jestem hostem i to przegram. Ej, nie, nie, nie zwalniaj. Dawaj, 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 ciśniemy. Chociaż ósme miejsce bym chciał mieć. Jak będę miał ósme miejsce, będę zadowolony. Serio. Dawaj, szybciej. Nitro. Dobra. Okej, okay. nie zepsuć. Okej. Okay. O, tam goście już pokończyli, dobra. To lipa będzie. Pyk, tam rekord osobisty pokonali. Boże święty, ja jeszcze nie mam rekordu osobistego. Ajajaj, to jest szybki wyścig bardzo, tylko że go łatwo zepsuć właśnie na tym Infinity Fly, jak się z niego korzysta. Infinity Fly, czyli tego latania na motorze, jak się tam do tyłu przesuniecie, nie? Ajaj, okrążenie dopiero co? A, to dlatego rekord pobili, bo to okrążenie dopiero. Ej, to w sumie nie jestem takich daleko bardzo. Pyk, czekaj. Ojoj, dobra, nie tak, nie leć bardzo. God damn it. O, Jezu, co? Niemożliwe. Myślałem, że spadnę. Jestem ósmy. Hej! Okej, okay, dobra, to nie wyszło tak źle. Widzę, że tam z lewej strony jadą, także jeszcze mam szansę, chociaż małe, ale jest wyrównywanie włączone i ja jadę szybciej od nich. Wiem, bo to sam włączałem, bo jestem przecież hostem tego wyścigu. I pęd aerodynamiczny jest, chociaż z tego chyba nie skorzystam. U. Czemu? Co u? Dobra. Okej, okay, i lecimy. Nie ma tragedii, nie ma tragedii. Tu, żeby tylko mnie nigdzie nie wybiło głupio na tym Infinity Fly, jak tam na początku, co zepsuł sobie cały wyścig. Ej, tu widzę, że gościa już jakiegoś gonię. Ło, co? Już jestem siódmy. Gościu se wyleciał tam elegancko. Ło. Dawaj, 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 dawaj. Nie chcę tego zepsuć. Jestem siódmy. Już jest lepiej niż chciałem. Tak naprawdę, bo już nie jestem... Ej! Kurde, nadrabiam. To ja nie jestem jednak taki zły w tym jeżdżeniu na motorze. Bo Infinity Fly bardzo dużo daje, ale ja dużo mówię dzisiaj o tym Infinity Fly całym. To dużo daje, tylko nie można tego zepsuć. Patrz to, widziałeś jak go tam dogoniłem? Jak tam se podleciałem? Kurde. Ej, ty... Ale teraz żałuję, że to zepsułem, bo miałem możliwość w sumie to wygrać, bo dobrze mi szło. Dawaj, 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 gonimy go tam, gonimy go tam. Dawaj, szybko! No, 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 no. Ej, niedaleko nam brakuje do tego, żeby go tam śmignąć. Tylko żeby się głupio nie wywalić. Dobra, ej, jest git. Przegoniłem go w powietrzu. Umiem lepiej latać. Jest dobrze. 10 wyprzedzeń. To jest porąbane. Jestem już prawie w połowie. Gościa tam już kończą. Nie dziwne. Oj, tutaj ja zaraz będę kończył. Ha! Ej, jestem z siebie i tak dumny. Poza tym, że schrzaniłem na samym początku, ale to nic nowego. Ej, jest git! Jest naprawdę git! Byłem ostatni! Dobre! Dobre, aha, no, to, no wiadomo, że ten, że ktoś musi jawczyć, nie? Dobra, jestem szósty. To nie jest źle, jest całkiem spoko. Kurdeczkę. Fajniusio. Gościu co 15 poziom miał i wygrał. Ale dobry jest, o kurde. Kurde, w ogóle jestem właśnie ciekawy, jak z tym montażem mi wyjdzie, bo autentycznie mam taką ochotę po prostu przysiąść sobie przy tym, bo ja w DaVinci montuję, jakby ktoś się może zastanawiał. Przysiąść sobie przy tym DaVinci i faktycznie coś pomontować więcej, bo jak na razie to wiecie, tylko podkładam muzykę i tnę, to które momenty i to w sumie tyle. Gdzieś tam, coś tam troszeczkę dołożyłem, jakiegoś troszeczkę montażu, ale chcę coś więcej, jakieś efekty tam dźwiękowe i tak dalej. To mogłoby być ciekawe, ale to zobaczymy. No kurde, no nie wiem, no coś tam sobie montuję w sumie, nie? W sumie to... Nie wiem. To znaczy, jakby możecie ocenić ten montaż na tym odcinku. Szczerze mówiąc, to jest... Widzicie zresztą, która minuta filmu, to jest teraz... To, która to jest, nawet nie wiem. Jakaś 14, 13, no, minuta filmu, a montuję to już przez godzinę jakąś. Bo sobie różnych efektów szukam, ale wydaje mi się, że całkiem ciekawie to może wyjść. Całkiem jakby fajnie tu się siedzi w tym programie, ale no mówię, no jakby tak na razie poznaję sobie różne te wszystkie efekty i tak dalej, ale takie pierwsze próby zabawy z tym to właśnie dzisiaj są. Jakby coś wam nie odpowiadało, no to piszcie w komentarzach, ale no jakby, wiecie, jakby to nie będzie nie wiadomo co, to jest jak na razie... Takie tam, wiecie, kombinowanko, nie? Dobra, o kurde, niestandardowy Comet SR. Co jest najszybsze w sportowe? To są sportowe? God damn it, nie pamiętam. Niestandardowy na pewno, ale to spróbujemy sobie tym Cometem, bo on ładny jest. Dobra.
Mam taką wrażenie takie, że to przegram, no ale próbujmy, próbujmy. Ech, bo czemu nie? No widzę, że wysoko jeszcze poczepczka nas postawiona. No Comet nie jest najlepszym autem. Dobra, spróbuję to wystartować. Ha! Wow! Autentycznie mam zawsze problem z dobrym wystartowaniem. Serio. Ja się cieszę, jak dobrze wystartuję. O kurde! O gociu. Dobra. Ej, udało mi się to w sumie z tego wyratować całkiem sprytnie. Czekaj, tak się robi, żeby szybciej, lepiej lecieć. Z tego co pamiętam. Pyk, cych, fuk, tak, lecę, widzicie? Lebo leciałem do przodu chyba troszeczkę, albo tak mi się przynajmniej wydawało. Dobra, ale lecimy, ale ten gościu nagle spadł przede mną tak śmiesznie. Dobra, jestem cały czas czwarty, w sumie nic się nie wydarzyło tak za bardzo, także... Wow, na pędzie se poleciałem, to elo! O kurde! O, gościu tu w ogóle po napędzie poleciał. Dobra, tu się zaraz gdzieś wywalę, bo Comet nie skręca. A! No nie! O Jezus Maria! No kurde! Co to z tą bestią? No ej! Dupa zbita. No ała! Dajcie, że mi... O, dzięki! W końcu ktoś się we mnie nie wrąbał, chamsko! A! Trudno, dobra. Lecimy. Coś tam może mi się jeszcze uda ugrać, bo tu widzę, że to... widzę, że jest ciekawie. O, coś też kup tym. Comet MSR leci. Dobra. Ała. O nie, tą penumbrą ktoś chyba... No kurde, śmieć. Jak śmiesz we mnie tak wjeżdżać, chamsko? Robię ci miejsce, byczku. Jedź sobie. Dawaj. Lecisz. Ajaj, no. A już dobrze szło, już dobrze szło. Ale ten kurde w tym drugim komecie mnie wywalił. A. Nie lubię takich ludzi, co to tak chamsko wjeżdżają w innych graczy, bo tak, bo beczku nie, haha. O, ludzie tam wybo, okej, dobra. Ej, to nie jest źle, w sumie nie wiem ile mamy osób, ale jestem 10 na nie wiem ile graczy. No, gdzieś się pcha, mnie pchasz! Wypadł z baru. Serio. Jajajajajaj. No i beczunia z ciebie się wywaliłeś, haha. Kurde, karma wraca. O nie, szutr, ała. Ała, nie będę skakał, to jest głupie. To jest głupie. Ajajajajajaj. O, widzicie? Ten gościu wskoczył i był głupi. I teraz zatrzymał się w miejscu. A też tym pariachem leci SR. Ajajaj. Ciężko. Bardzo ciężko jest. Używanie w ogóle, dawanie niestandardowych pojazdów na wyścigu. Na wyścigach takich, wiecie, z randomami, tak? To się tak mówi. Z osobami takimi, co ich nie znasz, to głupie. Bez, po co? W sensie, standardowe auta są lepsiejsze. Poza tym te standardowe wyścigi Rockstara są robione pod standardowe auto. Co ja? Czemu ja nagle szósty jestem? Co się wydarzyło? Halo? Co? Kiedy? Ej, dobra, ten pariach nie jest taki... Czy pariach? Ten Comet nie jest taki zły. Całkiem dobrze sobie radzę. W sensie całkiem dobrze się nim jedzie całkiem. Co? Zapętlam się. Dobra, ktoś tam już skończył. Ktoś tam sobie wybuchnął. O nie, tym komecikiem sobie gościu wybuchnął. Wybuchnął? Wybuchł. Dobra, lecimy. Ej, tu chyba będzie meta już, tak. Jestem piąty, imagine. Byłem 11 i byłem ostatni, bo się wywaliłem. Zaczynałem z 4. miejsca, jestem piąty. Jest nieźle. Jest całkiem spoczunio. I tam dużo ludzi za mną jest, bo się całkiem w miarę wyratowałem. Ej, git. Dobra, w sumie nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. I ten drugim pariachem jechał za mną. I dobrze, jakby był przede mną, tym się tak stygierował na niego, że to szok. Dobra, jesteśmy piąci. Jest kurde... Piąci? Jestem piąty. To brzmi lepiej. Kurde, nie ma tragedii w sumie. Całkiem dobrze poszło. Ile to było graczy? O, sebo.pl. Ej, serio. Moje pierwsze skojarzenie. Ile? 9 graczy. Aha, bo wszyscy wyszli, spoko. Ale i tak całkiem nieźle. Jestem w połowie tego. Dobra, o, ten wyścig jest fajny, weźmy tego, weźcie, no, nie bądźcie chamscy. To są fajne, bo to są wyścigi na te, na samochody, klasyki sportowe, ja lubię. One są fajne i fajnie się prowadzi klasyki sportowe. Znaczy, nie mam co prawda niestandardowych, także jeżeli ktoś to włączy, to przegram, ale przynajmniej sobie fajnymi autami pojeżdżę. Mam taką przewagę, że ten wyścig już jechałem i fajny jest ten wyścig, ale tu jest dużo ludzi na padach, a na padzie się jedzie jeszcze lepiej. Kurde, że mi się pad ostatnio zepsuł, no muszę sobie kupić. Ej, w ogóle wydaje mi się, że ten odcinek bardziej energiczny jest. To fajnie, bo właśnie chciałem zrobić taką serię, która będzie bardziej energiczna na moim kanale, bo wszystko co ostatnio robiłem było takie mlemlem. Cyberpunk nawet był mlemlem i się nie ogląda w ogóle, a GTA 7-letnie się ogląda lepiej niż sobie. Ale właśnie ciekawe jest, jak to na moim kanale wypali. O, oh, god damn it, Banshee, nie. O, oh, The Vesta 8, najszybsze auto w grze, dziękuję, wygrałem. Elo. Będzie ciężko. Ej, czemu tu nie ma... Aha, bo gościu zmienił kategorię.
Dobra, lecimy. The Vesta 8 jest najszybszym autem w grze. I widzę, że nikt nim nie jedzie. Dobra, może być ciekawie, bo ono nie skręca. Ono ma problem ze skręcaniem. Jeden. Wow! Nauczyłem się dobrze startować. Wuhu! Okej. Ej, driftcikiem delikatnie zaleciałem. Nawet kamerka się tak ustawiła śmiesznie. Ojejeju, sorry. Nie chciałem. Przepraszam, za bardzo zjechałem zakręt. To nie było specjalnie. Nie mówiłem do niego, ale trudno. To nie było specjalnie. W ogóle taka ciekawostka, na tym The Vesta 8 mam nałożony kolor diamentowy niebieski, ale już myślałem, że się w niego wrąbię mu na dach. Mam nastawiony na tym The Vesta 8 ustawiony kolor diament... Ajajajajaj, no i mnie gościu podhaczył, no. Mam ustawiony kolor diamentowy niebieski, bo to jest The Vesta 8 i jest z tej firmy tam, co taki diamencik ma i w ogóle. I wyszło podczas aktualizacji Diamond Casino Ed Resort i Diamond, wiecie, haha. Nie. Dobra, jestem piąty. To już jest moje miejsce takie odcinkowe. Jezu, nie chcę wam wjechać przynajmniej w drogę. A, się wywaliłem znowu jak debil. Dobra, ale mogę jeszcze nadrobić, bo mam serio szybkie auto. I mogę tym, widzicie, no patrzcie jak go robię, patrzcie. Ja pierniczę, serio? O kurde, ale ja dobry jestem, normalnie. A te koła są małe w tym aucie. Ale ja jestem super, no. Nie, czemu? Dlaczego ja? O, ten gościu tam się wywalił śmiesznie. Haha, beka z ciebie. Elo. O, do wody sobie wpadł. Ojoj, smutek. Dobra, jestem siódmy. Ale zaraz nadrobię, mam nadzieję. Jeżeli się nie wywalę, to mogę to jeszcze ten. Ale wywalam się ostatnio częściej. Ej, na motorze się wywaliłem mniej niż teraz tutaj chyba. Chociaż poza tym, że wyleciałem sobie na tym. Nie chciałem tego zahaczyć, ale tak dziwnie podjechałem pod dupę. Nie wiem, czy zauważyliście. Trochę to było chamskie w sumie. Dobra, muszę uważać na tą skałę, bo tu mogę się głupio wywalić. Siemano, gościu, nie chcę się w ciebie wrąbać. Elo. Ale ty chyba we mnie tak. O, ty, co mi tu w dupcie wjeżdżasz? Nie zgadzam się na to, chamskie to. Elo, dobra, lecimy. Pyk. Dobra. Tu właśnie pamiętałem, że był taki głupi wyskok. Okej, jestem czwarty. Jest nieźle. Będę miał trzecie miejsce, to będzie Imagine. Gościu, zobacz sobie, gościu, dawaj. Ale nie we mnie, byczku, nie we mnie. Chciałem ci wyprzedzić, kurde. Ty chamie, ty prostaku, ty jeden, ty. Lecimy. Ja tak też raz chamsko troszkę zagrałem, ale to nie było specjalnie. Na samym początku kogoś podhaczyłem, nie wiem, czy pamiętacie. Ale to nie było specjalnie, no tak wyszło przez przypadek. Jestem niby czwarty i ten gościu przede mną jest trzeci, ale widzę, że ci tam to kurde są uhuhu, jeszcze dalej od nas, ale lipa trochę. Przypał trochę lekki jest robiony. Dobra, widzę, że ten gościu sobie tutaj na boosta poleci, także ma... pierniczy, ja to jednak jestem dobry gracz. Dobry gamer ze mnie, no. Ale to z... Ajaj. Bo się zagapiłem na tego. Dobra, leć, już nie chcę mi się przychylać. Dobra, boost. No dobra, jeszcze mam szansę w miarę zrobić sobie w miarę sensowne to miejsce, bo to dopiero drugie okrążenie w sumie, a nie wiem ile mamy tych okrążeń. Dwa, no dobra, to może być ciężko. Ale jeszcze trzy, jeszcze nie skręcam. Jezu, muszę się bardziej skupić na jeżdżeniu. A, jestem ostatni? O nie! No trudno, dobra, to chociaż jeden wyścig będzie przegrany, tak po mojemu. Ale tam widzę, że gościu się wywalił. Tam beczka u nich jest, to może chociaż będę szósty, jeżeli ich wyprzedzę, bo oni tak trochę słabią sobie tam radzą z tym jeżdżeniem, chyba że znowu się gdzieś wywalę. Dobra, full focus na jazdę teraz jest robiony. Full focus, serio, 100% focus. Pyk, elo. O nie, chamsko wyszło, ale nie chciałem, sorry. Gościu chciał mi PIT zrobić, ale mu nie wyszło. Dobra, elo. Świry, jestem szybszy od was. A, dobra, okej. Nie wywalić się teraz, proszę. Jestem szósty, jest nie tak źle jest. Jestem szósty głównie przez to, że tamci debile się cały czas wywalają i mają takie beznadziejne miejsce, ale nie jest źle. Ale byłbym ostatni, jakbym tak normalnie jechał. Ojoj. Wow! Okej. Dobra, jadę. Jest nieźle. Jeszcze w miarę to opanowuję. Tutaj buścik. Ale mam lipę tam z przodu. Widzę, że... Ej, będę piąty. Bo ten gościu tutaj... wpadł do rzeki. A nie, czekaj. Nie będę szósty, bo ten gościu to jest tamten gościu, co ja go tam wrzuciłem. Ups. Nie wiem, czy to przypadkiem nie był jego kolega. Bo tak... O, super. Uhu! Ja, cysunę. Czemu ja tak sobie psuję teraz ten wyścig cały czas? Ale ja głupi jestem. A ci już tam kończą, no to lipa ze mnie.
Ojo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 j
Halo. Co tam u ciebie, ziomeczku? Ha, 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 ha. Chciał mi pijać. O nie, zapomniałem, jak się jeździ tym autem. Dobra, nie będę na pewno szósty z... Dobra. Chcę być szósty, nie chcę być ostatni, proszę. Już piąty nie będę, bo tam gość już skończył przede mną. Ale jestem na szarym końcu. Czy ja w ogóle zdążę dojechać do mety? Proszę? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ku! No dobra, to ten. Dobra widzowie, będziemy sobie chyba ten odcinek kończyli. Także, jeżeli film wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz i przeczytać opis. I jeżeli chcecie zostać na dłużej i nie przekapić kolejnych filmów, czy to z GTA, który raczej się pojawi, ale jeszcze zobaczę jak się przyjmie, ale prawdopodobnie tak, bo po prostu chcę to nagrywać i tyle. Czy z Minecrafta, który też będzie się pojawiał, to zostawcie subskrypcję oczywiście z dzwoneczkiem, aby te powiadomienia tam dostawać. To nie jest tak, że ja teraz przestanę go nagrywać dlatego, że jest nudne, nie, nie. To jest po prostu tak, że chcę nagrać coś innego, jeszcze wiecie, takiego bardziej dodatkowo fajnego, ale to jest... Ach. tak, także Minecraft dalej się będzie pojawiał. Cyberpunka sobie przejść chcę też do końca. Cities Skylines, wiecie jak jest, jest przerwa. I raczej za szybko nie powróci, no to tak wam od razu mówię. Bo no nie chce mi się po prostu w to grać jak na razie. Nie mam po prostu żadnego pomysłu, co tam chcę robić i tak dalej. Także no po prostu się to nie pojawia, no. Wpadajcie jeszcze tak mojego Instagrama, tak na samym końcu. Tak jak mówiłem, link jest w opisie. Bo tam sobie dajcie followa, bo przynajmniej sobie poglądajcie jakie zdjęcia wstawiam. W sumie to nie musicie dawać followa, jakoś tak bardzo mi nie zależy. I w ogóle nie wiem czy widzieliście, to parę subskrypcji mi odeszło. Dlatego, że poprosiłem Samasza, że... Znaczy... Wyszło tak, że finalnie, bo dogadałem się z Samarem tak, że po prostu... Kiedyś dał mi subskrypcję z Multikont. I stwierdził, i w sumie ja też stwierdziłem tak po czasie, że w sumie to dobrym pomysłem byłoby zabranie sobie tych subskrypcji, bo one nie są prawdziwe, tylko to są takie, no wiecie, no bezsensowne są te subskrypcje. No, także co? Do zobaczenia w kolejnym filmie.